To jest jakieś otwarcie i szansa dla innych piłkarzy. Słuchajcie, musimy uważać na te piętki. To jest bramka z ostatniego meczu z Rayo Vallecano, Cristiano Ronaldo. I tak się zastanawiam, która bramka ładniejsza w tej kolejce. Czy Cristiano dla Realu Madryt, czy Messiego z rzutu wolnego dla Barcelony. No, obie bramki fantastyczne i pewnie tutaj będziemy się za chwilę spierać. Zobaczmy, jakim bezczelny jest Cristiano. Mój syn nie ma problemu, jest wielkim fanem Ronaldo, także to jest... Widziałeś, Zbyszek, tam bramkę Messiego z wolnego? Nie, bramki Messiego nie widziałem, ale widzę, że to tak bramka bardzo ładna, bardzo uderzenie tu kilku zawodników, by im czwóreczka poszła po takim ta... No, ale ja muszę powiedzieć, że nie poda mi się ta bramka. Która? Ta. Messiego? Ta. Bo? Uderzy mi się, bo mi się śmiać chce, jak widzę zawodników, którzy wyrzucają piłkę poza końcową linię, kiedy przeciwnik leży na murawie i jest taki fair play, prawda? A tutaj bramkarz ustawia mur. Ale nie, tutaj tu nie ma. Bramkarz nie ma dyskusji, bo tutaj sędzia już dawno pozwolił grać. No to jest wina bramkarza. Ale zawsze wychodzimy. Nie, pozwolił grać, a zawsze wychodzimy. Ja mówię tak. Ile z hipokryzji, jak zawodnicy wyrzucają piłkę poza końcową linię, bo ktoś się przewróci, nic nie ma, wiadomo, że nic nie ma i udawałem wszyscy, że fair play. A tu widzisz, że bramkarz w ogóle nie patrzy na ciebie, ustawia mur i chcesz i też chcesz go oszukać sprytem. Pytanie, mogę zadać pytanie? Tak. Jakby bramkarz stał na środku bramki, przy drugim słupku, czy to była bramka, czy bramkarz po prostu tak spokojnie piłkę to złapał? To właśnie by nie strzelał. No to jest głupota bramkarza, że po grisku tyle czasu ustawia mur jeszcze. No, oczywiście, ale z drugiej strony taki zawodnik jak Messi, mi się takie rzeczy nie podobają. Słuchajcie, na koniec. Ktoś ustawia mur, a drugi chce kogoś oszukać. Zejdźmy z kosmosu piłkarskiego na nasze podwórko i kończmy naszymi sytuacjami. Profesor Andrzej Juskowiak.